9.35, druga część magazynu sportowego. Przemysław Paczkowski. Piotr Starowiecki cały czas w studiu, a z nami nowy gość. Z nami nowy gość, prawnik, były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa, Bogusław Leśnodorski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Bogusławie, trochę mało pana ostatnio w mediach, co u pana słychać? Bardzo sobie to cenię, że jest mnie mało. Nie, no zajmuję się firmą prawniczą, robimy tam dosyć sporo różnych projektów biznesowych i tak, cieszę się z tego czasu, bo jednak piłka jest takim dość dużym obciążeniem, ale jestem blisko piłki cały czas, mam wielu kolegów, którzy sobie w tej piłce dość dobrze radzą i dużo robią i dużo gadamy. Byłem na przykład na takim zupełnie abstrakcyjnym, choć super fajnym widowisku w Sosnowcu. No powiem wam, że to uważam, że jest kawałek historii polskiej piłki, żeby usłyszeć hymn Ligi Mistrzów na meczu Rakowa i to na stadionie w Sosnowcu. No to jest to bardzo abstrakcyjne. Ale to jest też piękne w piłce, tak, że coś takiego mogłem zobaczyć dzięki Michałowi i tam chłopakom wszystkim z Rakowa. Jadę z nimi do Kopenhagi jutro i chciałbym, żeby kurczę w końcu polska drużyna awansowała do tych rozgrywek. No, no niewiele brakuje jakby, no. Tak, jedna bramka do zrobienia. W moim zdaniem to oni nawet byli lepsi w tym meczu. Choć widziałem to tylko na żywo, zazwyczaj jeszcze w Legii to miałem taki zwyczaj, że po meczu na żywo sobie wieczorem oglądałem w telewizji, bo często jest to zupełnie jakby inna perspektywa. Ale na żywo wyglądało to tak, że byli jako drużyna na pewno byli lepsi. To musimy, to zostajemy przy tym Rakowie, jak już zaczęliśmy. Dobra. Przedziwny projekt, niezwykły projekt w polskiej piłce, no bo jakby drużyna, która zaczęła w ciągu kilku lat zbudowała drużynę. No nie, on już to z 10 lat robi. No tak, no ale to nadal jest kilka lat, od samego dołu do samego szczytu, bez stadionu na przykład. No i to jest to słowo dziwne, które pan powiedział, to jest właśnie pewnie najbardziej się odnosi do infrastruktury, bo cała reszta to tam się zgadza bardzo i to tak bardzo, bardzo. No więc klub jednak to są ludzie i organizacja, ale to prawda, infrastruktura no to jest katastrofa i to na pewno będzie im jeszcze długo ciążyło. Wiem, że mają plany, będą starali się jakoś tak to zbliżyć do standardów powiedzmy europejskich chociażby trochę, ale teraz to rzeczywiście, no smutne to jest na pewno trochę, że muszą grać takie mecze na stadionie w Sosnowcu. No to jak jest pan blisko, to czego tam na razie brakuje, jeżeli chodzi o ten nowy stadion? No wszystkiego, no po prostu ktoś musi dać kasę i to zrobić. No, te relacje na linii samorząd i kluby i jeszcze administracja centralna, wiadomo, że mamy taki dualizm, powiedzmy spolaryzowaną tą scenę polityczną, co powoduje, że takie projekty są trudne, no zarówno Ministerstwo Sportu zawsze stara się coś pomóc, ale tam jest zawsze dużo warunków, później miasto. No, nie ma takich, jeszcze nie żyjemy w takim kraju, nie wiem, jak Renat Achmetow, który sobie na przykład w Donbasie wziął i wybudował stadion za kilkaset milionów euro. To jeszcze w Polsce tak. Po czym go zburzyli? Po czym go zburzyli. Inna tak, historia, oczywiście, tak. Zupełnie. Natomiast więc jeszcze w Polsce tak nie ma i długo nie będzie. W związku z tym, akurat tak jak we wszystko inne sobie mogą zorganizować sami, tak tutaj, jeśli chodzi o infrastrukturę, potrzebują pomocy. No ale te stadiony powstają, jest ich naprawdę dużo. Chociażby no, tylko nie w Częstochowie. Ale właśnie dlaczego nie w Częstochowie? No, co tam ja się może, tak? Chociaż może w sumie nie jestem insiderem, więc mogę sobie pozwolić. No moim zdaniem tam jest jakaś przedziwna sytuacja i to miasto jest zarządzane w takim super oldschoolowym stylu. I PRL? No nie chciałem tego użyć. Tak, to pachnie trochę. Jakby dzisiaj gdzieś kręcić misia, to pewnie najbardziej tam. Chociaż to się zmienia w ostatnich latach. Ja mówię o przekroju ostatnich lat 15, więc to nie jest tak, że dzisiaj ta sytuacja jest 1:1 taka sama. No ale jakby jest trudna i pomimo, że tam trochę wszyscy się złożyli i ten stadion już jest takim większym kurnikiem, bo był takim zupełnie kurnikiem, ale no ale co? Teraz jak jest, no nie ma co się moim zdaniem już nad tym rozwodzić, no. To jest, nie da się grać poważną piłkę bez sensownego stadionu i taki stadion jak na przykład w Sosnowcu, to, który też oczywiście to nie jest nie wiadomo co, ale pierwszy raz byłem, bardzo fajny to szacunek za ten projekt, bardzo fajnie to zrobili i tam się naprawdę wszystko zgadza. Skrojony na miarę. Tak, to jest super, fajnie to było zobaczyć, ja znam tych chłopaków, też zarówno tam prezydenta, jak i tych wszystkich ludzi, którzy tam brali udział w tym projekcie i trzeba powiedzieć, że to wygląda dobrze. Czy prawdą jest to, że miał pan propozycję zostania prezesem Rakowa i pan odmówił? Nie, to już kilka razy mówiłem, już nawet ostatnio chyba w Radio Z. Lubimy się bardzo z Michałem, na NPM przyjaźnimy, jesteśmy blisko, ale nie było nawet nigdy cienia takiego. My jesteśmy zbyt silnymi osobowościami, żeby funkcjonować razem, więc... Ale nie wykluczam, że kiedyś zostaniemy wspólnikami w jakimś projekcie. No właśnie, no to pytanie, czy nie tęskni pan trochę do zarządzania polską piłką? Nie.
nie wróciłby pan na fotel, nie wiem, prezesa, czy chociaż jakiegoś udziałowca? Udziałowca nie wykluczam, ale na razie bym na pewno nigdzie nie wracał. Tak jak wam powiedziałem, koncentruję się na swojej firmie prawniczej i sprawia mi to radość i dobrze się z tym czuję i jeszcze mam całą masę innych zajęć. Trójkę dzieci na przykład. I to jest masa zajęć, też mam trójkę i mogę i, no właśnie, byłem tam już, wiem jak to wygląda, więc... A jeśli oczywiście się patrzycie, jeśli chodzi o Legię, no to uważam, że jest to na tyle trudne dzisiaj, że w ogóle sobie tego nawet nie mogę wyobrazić. W sensie nigdy nie mów nigdy, ale na ten moment sobie zupełnie nawet tego nie. Mhm. Jak pan obserwuje teraz, jak jest zarządzana Legia te ostatnie kilka lat, to co pan sobie myśli? Zrobiłbym to lepiej? Znaczy to może ja się nie będę odnosił do ostatnich kilku lat, bo już tam nieraz się wypowiadałem, natomiast mogę się odnieść do ostatniego powiedzmy roku czy półtorej i wydaje mi się, że trzeba to na pewno przyznać i to mnie cieszy, że jest, to wygląda z zewnątrz przynajmniej poprawnie. To znaczy tak nie robią rzeczy, które są oczywiście głupie i wszystko jest takie jakby na swoim miejscu i to przynosi efekty, dużo lepiej ten klub wygląda w ostatnim półtora roku. I nie jest to moim zdaniem sposób zarządzania czy administrowania, który zrobi jakby wielką różnicę, że ten klub nagle Legia stanie się, nie wiem, poważnym europejskim graczem. To chyba nie tędy droga, ale na pewno wygląda to bardzo tak, szczególnie w porównaniu do tych lat wcześniejszych, dużo, dużo lepiej i cieszy mnie to. A którędy droga, żeby stać się poważnym europejskim graczem? Nie, no jest potrzebny taki element, który też jakby ma Michał. Już nie da się po prostu zarządzać piłką jakby bardzo poprawnie nią administrując, żeby zrobić realnie różnicę, szczególnie w Polsce, bo oczywiście jakbyś miał, nie wiem, 100 milionów euro na sezon do wydania tak dla zabawy, no to można sobie kupić też. Niestety piłka jest takim sportem, że dużą, do pewnego momentu można sobie kupować ten sukces. No ale w Polsce nikt tego nie zrobił, bo to byłoby głupie po prostu. Nikt ludzi głupich już nie ma. Są. Nawet w piłce. No nie, ale już tak się skończyły czasy, gdzie ktoś przychodzi i pali pieniędzmi w kominku, tak? To nawet jak to są ludzie z Półwyspu Arabskiego, czy do dawnej Rosji, czy inni oligarchowie ze świata, to oni jednak liczą te pieniądze i chcą je wydawać efektywnie. Więc nie będzie tak, że przyjdzie w Polsce do Polski ktoś i będzie... Nie będzie polskiego Paris Saint-Germain. No nie, no bo już liga jeszcze jest do tego, cała masa jest innych zmiennych, które na to wpływają. Jeśli sobie możesz za 100 milionów euro w cudzysłowie kupić klub z winnicą w Bordeaux, to dlaczego miałbyś sobie go kupić w Polsce? To, no, tam... to też kwestia klimatu, tak? Kwestia no, ligi, całej masy zmiennych. No wiesz, no masz klub w Ligue 1, no to sobie pojedziesz do Monaco na mecz, na Parc des Princes, a tu do Częstochowy na przykład, więc to nie powoduje, że jest to super atrakcyjne dla ludzi z zagranicy. A przede wszystkim naszych klubów nie ma w ogóle na mapie Europy od kilku lat, i więc my nie jesteśmy dzisiaj w ogóle uważani jako jakiekolwiek poważne miejsce do piłki, no bo po prostu nas nie ma. Są pojedy w ostatnich 5 latach jakieś 2 epizody, jeden Lecha, jeden Legii, a tak to tyle, no. Czy tym punktem zwrotnym, że ta Legia, tak jak pan powiedział, lepiej wygląda z zewnątrz, takim punktem zwrotnym było zatrudnienie Jacka Zielińskiego, uważa pan, a dyrektora sportowego? No, jeszcze Jacka to jeszcze zatrudniałem, więc wydaje mi się, że tych punktów było sporo. Chyba jest tam tak, choć naprawdę wiem tylko z zewnątrz, że rzeczywiście Marcin Hera zaczął administrować jakby tym klubem i nazwijmy to zarządzać, pilnować, żeby to wyglądało sensownie, i on to robi sprawnie, zawsze był w tym dobry. I chyba po prostu jest tak normalnie, wydaje mi się, w wielu aspektach. A w piłce czasami wystarczy, żeby było normalnie, żeby to było dobrze. No i drużyna też jest jakaś budowana z głową. Ten trener wygląda na to, że to się bardzo dobrze odnalazł i tam to wszystko ma... No, Ostarniajcz. Tak, tak. Wszystko ma sens, tak. No to porozmawiamy o tym. Znaczy, tak miłe, naprawdę, miłe to jest, bo w końcu jest tak, że jest jakiś element przewidywalności. No. Dużo więcej, czy ma sens, czy nie ma sens, będziemy wiedzieli za tydzień, bo Legia albo no będzie tak, w fazie grupowej. I zrealizuje jesteś tak dobry jak swój ostatni mecz. No, to czy piłkarsko też się zgadza? Legia? Zgadza się piłkarsko, choć na razie te mecze ciekawe takie były, bo graliśmy przeciwko drużynom, które nie mają obrony w ogóle. My nie mamy i oni nie mają. Więc to się bardzo dobrze ogląda, ale to nie jest poważna piłka. W poważnej piłce to nie możesz założyć, że strzelisz 3 bramki w meczu, bo to się nie zdarza. To się zdarza raz na 5 meczów. Poważna piłka jest taka, że ciężko jest strzelić bramkę. No właśnie, to znaczy mówimy, że budowany klub jest mądrze i tak dalej, ale patrzę na obronę Legii,
I coś tu zdecydowanie nie gra. No tak, jeszcze ja nie chcę, po pierwsze nie jestem na treningach, po drugie akurat jeśli chodzi o grę obronną, to w telewizji to w ogóle nic nie można powiedzieć, bo gra obronna zależy od przesuwania się całego zespołu. A nie widać całego boiska. Tak, a widzisz tylko po prostu poszczególnych zawodników i mówisz, ten zrobił błąd, czy ten zrobił ten, co jest często bzdurą po prostu. Więc wydaje mi się, że może być dużo zmiennych, które na to wpływają i że to nie jest tak, że jak wymienisz tam jednego piłkarza, to nagle się dużo zmieni. Chyba Kacper Tobiasz też nie jest w takiej formie, w jakiej był, bo prawda jest taka, że on ratował Legię w ostatnim sezonie wiele razy i popisywał się interwencjami, szczególnie jeśli chodzi na jego wiek, które robiły różnicę. Teraz nie jest tak, że nagle jest słaby, tylko nagle po prostu nie raz czy dwa razy w meczu nie robi rzeczy, które są po prostu super, takie ponad... No na wysokim światowym poziomie. Kiedyś to musiało nadejść, bo to jest młody chłopak. I prawda jest taka, że młodzi piłkarze charakteryzują się tym, że bardzo ciężko im powtarzalność w długim okresie czasu osiągnąć. To jest główna różnica pomiędzy młodymi a doświadczonymi piłkarzami. To nie jest tak, że tam ci grają lepiej w piłkę, oni po prostu się lepiej znają i potrafią być powtarzalni. To się nazywa juniorskie granie. No trochę, choć no, nie nazwałbym Kacpra juniorem jednak. No poza tym presja, cała masa rzeczy, no to kilka meczów, ciężko tam wyciągnąć jakieś wielkie wnioski. Natomiast rzeczywiście jest tak, jak mówicie, że wszystko fajnie, ale za kilka dni się okaże, czy to jest naprawdę fajnie, czy nie fajnie. To właśnie, czy Legia potrzebuje obrońcy? Ostatnio był temat Kamila Glika. No ja to bym tego Glika brał od razu, w ogóle tak w ciemno, nawet bym nie myślał, ale bardziej mnie to... Chociaż może tam być coś, ja nie miałem z Kamilą kontaktu ostatnio, więc też nie chcę się mądrzyć, ale... Ale słyszałem, że ze względów sportowych nie zdecydowali się go wziąć. Mhm. Tak, tak, taka była informacja. No to jestem zdziwiony. W sensie... Ja też, dlatego że można finansowe, rozumiem, różne kominy płacowe, ale zdrowie ewentualnie. Ale... No może być, że zdrowie, choć tak oglądam jego Instagrama, no to widzę, jak tam ćwiczy, to dość zdrowy jest raczej. A czy można porównać transfer Glika trochę z tym, co zrobiliście z Michałem Żewłakowem? Myślę, że można, choć wydaje mi się, tak, dobry przykład, bardzo dobry przykład, tak. No pewnie też jest tak, że mogli się bać starcia ego, że jednak dzisiaj, i to miałoby sens, że jednak dzisiaj ten Josue chyba jest tam liderem, no a Kamil Glik raczej ma dosyć inną mentalność i myślę, że nie akceptowałby tego, że on se macha rękoma na boisku, więc to akurat może być, że ma sens, że starcie jednak dużych osobowości. A finansowo? No bo jeżeli już nie mam pojęcia, dajmy ten przykład Michała Żewłakowa, czy on bardzo musiał jakoś zejść wtedy z pensji? Czy no możemy sobie wyobrazić, w stosunku do tego, co zarabiał, to tam zszedł. No, on tam zarabiał powiedzmy 100 tysięcy miesięcznie. Jest to bardzo dużo, ale w polskiej piłce to nie było tak, że on był tam w top na 10 opłaconych piłkarzy. 100 tysięcy miesięcznie w złotych. Nie, złotych. A ile za takiego Kamila Glika, jaką pensję można dać? Domyślam się, że on koło pewnie 400-500 tysięcy euro netto rocznie na pewno by się zgodził, szczególnie, to w zasięgu Legii. No tak, na pewno nie byłby najlepiej zarabiającym piłkarzem w Legii, ale też nie mam wiedzy, to jest, to zupełnie spekuluję, tyle ja bym uważał, że to jest jakby okej. Okay. No on pograł w poważną piłkę i wydaje się, że jest rozsądnym facetem i myślę, że on na swoją emeryturę już zarobił. Po prostu jest w takim momencie życia, że czuje, że jeszcze może. On chce to zrobić. No i Legia byłaby dla niego moim zdaniem idealnym miejscem, ale... No ale to tak jak mówię, no może tak jest, że rzeczywiście on jest na przykład kontuzjowany. Mhm. Właśnie, może też być tak, że Legia trochę czeka z awansem do Ligi Konferencji. Jak pan widzi to spotkanie rewanżowe? 3-3, no teraz już te bramki na wyjeździe nie grają, więc w zasadzie mecz jest cały czas otwarty. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawy mecz, bo Midtjylland gra konsekwentnie. Ja wprawdzie widziałem pierwszy mecz Midtjylland w tym sezonie, ale 1-1 zobaczyłem to, co mi powiedzieli ludzie, którzy się na tym znają, że to jest drużyna ofensywnie bardzo dobra. No i jest, no to w ogóle nie ma co rozmawiać. Znaczy wystarczy nawet sobie podnąć bramki, które strzela Legia, które strzela Midtjylland. No to tam przy tej pierwszej bramce ten koleżka, który strzelił z głowy, tam przeleciał połowy pola karnego nad nimi, jeszcze nad chyba Augustyniakiem tam. Był z głowy wyżej, no, jak ją strzelał, więc tam jest różnica w sensie potencjału, to jest bardzo duża. No ale też z drugiej strony trzeba przyznać, że jakby ta nasza linia ofensywna, no, wygląda też super dobrze. I
i no nie wiem, czy będzie taki sam mecz. Myślę, że będzie więcej presji i jakby te drużyny jednak trochę bardziej zachowawczo zagrają. Jeśli będzie taki sam mecz, no to bym stawiał 50-50, czyli loteria. No tak jak w pierwszym meczu, tam nie było wiadomo, kto wygra. I żadnych argumentów ciężko było przedstawić, żeby wygrała jedna czy druga drużyna. Więc jeden strzał więcej będzie może decydował o tym, kto. Nie lubię takich meczów, bo to jest na zasadzie uda się albo nie uda. Ale do oglądania super. Tamten mecz mega. W sensie oglądało się. Ale to trochę rosyjska ruletka, to tak, prawda. Tak, oglądało się to super, ale to. Mitjan, moim zdaniem było tak, że Mitjan po prostu czuło się tak pewnie w ataku, że w ogóle nie wziął pod uwagę, że mogą stracić 3 bramki. Ja mam wrażenie, trochę. Ale tak teraz jest. Już wezmą. Że trochę tak jest, że od tych kilku meczów Legii mamy takie wrażenie, nie wiem, chociaż ja mam takie wrażenie, że jak nawet Legia traci, to mam taki spokój i chyba też nawet niektórzy komentatorzy mówią, że nawet Kostar Junianić jest taki spokojny na ławce, że też coś Legia strzeli. No tak, tak, no. Tak. Ofensywnie my wyglądamy w tym sezonie bardzo dobrze. Wprawdzie w lidze graliśmy raczej z drużynami, które należy uznać za słabsze. Austria Wiedeń to też taka była juniorska piłka i ten, ale już ten Mitjan to już tam jest sporo piłkarzy, którzy umieją w piłkę grać i to dobrze, więc no nic, trzeba trzymać kciuki, a później zobaczymy, co będzie na jesieni. A ja zwrócę uwagę na zaimek. My. Nadal pan się utożsamia z Legią mocno? No to jest, Elka w sercu? No to jest, no widzisz, bo na koszuli mam Elka. A to nie Larcz? Nie. XL nasze. No nie, no to chyba jest oczywiste. No to nie jest tak, że możesz sobie zmienić klub nagle. To jest, ja od dziecka byłem legionistą i tak już umrę. No. A powiedzieliśmy o tym potencjale ofensywnym, to w takim razie czemu tak źle jest w obronie? Z pana obserwacji. Nie wiem. Nie, to jeszcze raz chcę powiedzieć, że nie da się tego jakby cokolwiek mądrego powiedzieć, oglądając mecze w telewizji, nie będąc na treningach i nie oglądając tego na żywo. Bo tak jak mówię, broni cała drużyna, to nie jest tak, że tam jeden czy drugi stoper coś zawalił. I... No ale to jest prawie ta sama drużyna w obronie. No tak, ale te bramki, tak jak wcześniej można było z tą Austrią Wiedeń, no to podwórko, tak z tym Mitjan, no to ci goście po prostu są dobrzy. Więc oni... Czyli może był postęp, paradoksalnie mówiąc. Tak, paradoksalnie może być tak, że my z tym meczem Mitjan zagraliśmy całkiem dobry mecz w obronie, ale ci goście naprawdę są dobrze. No przecież no w ogóle te bramki trzy, które ten Mitjan strzelił, to są bramki na europejskim poziomie. To nie są bramki, że tam ktoś się potknął. No. W piątek u nas był Maciej Żurawski w magazynie sportowym. On powiedział takie coś. Pracy w defensywie nie pomaga liczba ofensywnych zawodników. Wszołek nie wraca, Ribeiro źle się ustawia w polu karnym. Augustyniak to tak naprawdę pomocnik. Naprawdę powiedział. Naprawdę powiedział. No, z całym szacunkiem do niego nic mądrego, odkrywczego nie powiedział. Czy masz więcej o tym? Ja mówię to samo może delikatnie, że cała drużyna broni. No. Nie chciałem wskazywać tych, którzy tam niekoniecznie wracają, no, ale to wszyscy wiedzą, to nie jest odkrywcze, no, że jak masz mniej zawodników w defensywie niż drużyna, która cię atakuje w ofensywie, to jest trudno, no, po prostu. A czy to, że Midtjylland tak dobrze wygląda na tle Legii, to jest słabość Legii? No bo jeżeli myślimy o lidze konferencji, to każdy kibic by chciał powiedzieć coś takiego. No to jest nasz obowiązek, żeby awansować, tam jeszcze Legia Warszawa. No tak, oczywiście ta Liga Konferencji jest taka, powiedzmy, poważna, w sensie no, najniższym stopniem jakby rozgrywek. Tym niemniej jest tak, że te kwalifikacje tej Ligi Konferencji wyglądają tak, że ten ranking krajowy decyduje. Więc są poszczególne drużyny w różnych krajach, które wcale nie są takie słabe i spokojnie mogłyby sobie dać radę w Lidze Europy. Widzę Raków na przykład w Polsce, która też, nasza liga nie jest traktowana poważnie, a Raków ma realną szansę zagrać w Lidze Mistrzów, ale jednak była wicemistrzem Polski, więc to nie jest tak, że to są wszystkie te drużyny tam są słabe. To trzeba o tym pamiętać, więc no nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No. To przejdźmy do innego tematu, chyba że chcesz jeszcze coś o Legii. Nie. Ja bym się zapytał o PZPN, bo to jest coś niebywałego, moim zdaniem, to co się w ostatnim... No na razie trzeba ich pochwalić, bo od miesiąca nigdzie się nie wychylają, więc jest cisza. I obawiałem się, że będą mogli próbować jakieś takie konfrontacje medialne robić, to byłby jakiś dramat. Więc przyjęli chyba najmądrzejszą taktykę, jaką mogą, czyli po prostu kompletnie wyciszyli przekaz. Ale 2 tygodnie temu był u nas Łukasz Wachowski. Powiedział, że przyznał się, że więcej porażek niż zwycięstw ostatnio jest w PZPN-ie. To jak pan ocenia te ostatnie wydarzenia? Spotkałem Łukasza też na meczu, tam chwilę gadaliśmy, ale nie o tym. Widać, że chłopa to sporo kosztowało. To znaczy, nie widziałem go przez chyba z półtora roku, to się postarzał.
Widać, że ma to na głowie i że mu to ciąży, no, że nie jest to proste. Czy jakby pan się zgodził z wystartową i został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, inna byłaby komunikacja, inny sposób działania? Znaczy tak, po pierwsze nie ma co spekulować, bo ja jestem poza orbitą w ogóle teraz ludzi, którzy mogliby w ogóle tymi kandydatami być, więc to jest zupełnie abstrakcyjna historia, ale... No i pytanie też dosyć retoryczne, no znacie mój sposób komunikacji, w związku z tym na pewno byłby inny, no. Więc no, na pewno inaczej bym się komunikował. No ale właśnie może w tej naturalności, bezpośredniości też jest jakaś metoda. Ja generalnie uważam, że nie należy ściemniać, bo to jest na krótkie nogi. Oczywiście są ludzie, którzy zatrudniają całe zasoby do tego, żeby tą ściemę jak najdłużej holować i nawet czasami dochodzi do takiej sytuacji, że kłamstwo jak 10 razy powtórzysz, to ktoś tam uwierzy, ale to jest bez sensu, to jest nie ten, więc akurat w PZPN-ie chyba nie ma, to nie odnosi się do PZPN-u, bo tam był problem jakby z taką reaktywnością, oni jakoś słabo reagowali na sytuacje, które się im zdarzały, a do tego wcześniej jakby proaktywnie nie zapobiegali temu, żeby takich sytuacji było mniej. No i to stało się takie kombo, które później już co nie zrobili, to zarządzanie kryzysowe było fatalne. No tak, ale to za dużo trochę dopuszczali do tych kryzysów. No to po pierwsze dopuszczali, a po drugie no w tym momencie nie umieli sobie poradzić. No tak, tak. Na pewno PZPN-owi pomogłoby, gdyby reprezentacja we wrześniu, no właśnie, no, bo po tym mancie Mołdawii, no to tak naprawdę dotknęliśmy pewnego dna. Znaczy tutaj jest sytuacja o tyle trudna, że nawet jak zdobędą 6 punktów, to to specjalnie nic nie zmieni, ale jak nie zdobędą 6 punktów, to podejrzewam, że będzie takie ognisko i to benzyną gaszone. Na koniec może porozmawiam jeszcze o Idze. Pan przez pewien czas pomagał Idze Świątek w rozwoju kariery. No właśnie, a teraz jestem jej wielkim fanem i kibicem. No to właśnie, no to jak sobie to poradzi teraz? Na US Open jak sobie poradzi? Obroni tytuł? Widziałem jakieś 2 mecze, teraz ciężko to szło. Co oczywiście nic nie znaczy z perspektywy US Open. Powiem tylko, co mnie jakby realnie mierzi i nie podoba mi się bardzo. Nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę, bo nie... Znaczy, w ogóle mamy taką naturę w Polsce. Ale dziwi mnie też to postawa wszystkich komentatorów tenisa i mediów, że jakby tego realnie nie klarują. To nie jest tak, że jak jesteś numerem... W ogóle tak, tam gdzie ona jest, to jest kosmos. To już sam fakt, że ona tam się dostała, to jest wow i do końca życia powinna mieć pomniki na każdym korcie tenisowym w Polsce. A ona jeszcze tam jest i to bardzo długo na tym topie. A top to nie jest tylko numer jeden, bo tak naprawdę ten top 3 to jest w tenisie już bardzo, 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 bardzo dużo. I nikt nigdy nie wygrywał wszystkich meczów i wszystkich turniejów. Nie było nigdy takiego zawodnika i nigdy go nie będzie. I ona też będzie czasami grała słabiej. I łomot, jaki dostaje, jak zagra słabiej, to jest jakiś absurdalny w ogóle. Ja się zastanawiam, gdzie ci ludzie w ogóle mają głowę albo w ogóle jakby cokolwiek. Mam takie, powiem może coś co niepopularnego, szczególnie moich kolegów, bo mam kilku kolegów z branży bukmacherskiej, bardzo dobrych, bardzo ich lubię. Mam jedyne moje wytłumaczenie jest takie, że ludzie są tak głupi, że stawiają po prostu kasę na każdy mecz tej Igi, że ona zawsze wygra i po prostu wylewają swoje frustracje jak przegra. Bo innego wytłumaczenia to ja nie widzę, bo ona, każdy przegrywa, tenis ma to do siebie, że na koniec każdego tygodnia z pierwszych 20 najlepszych tenisistów na świecie 19 jest przegranych. I to, no to zawsze tak jest. I stawiają za pewnik po prostu zwycięstwo. No, nie wiem, ludziom się nagle zaczęło wydawać, że ona jest terminatorem albo w ogóle nie wiadomo kim, ale tak nigdy w historii tenisa nie było i nigdy tak nie ona będzie. Ona jest terminatorem, ale terminator też dostawał czasem łomot. No właśnie. Na końcu wygrywał. Ale ona nie jest terminatorem, ona jest również tylko człowiekiem i no i tyle. No i wszyscy muszą się pogodzić z tym, że jeśli mogę powiedzieć, co w sensie, no bo tak jak mówię, ja nie jestem aż tak blisko tego tenisa dzisiaj, żeby mieć swoje zdanie. Mądrzy ludzie mówią, że będzie bardzo ciężko jej wygrać ten US Open. Z tym, że właśnie tenis jest taki, ona też jest przekorna, już taki jeden turniej wygrała, co wyglądało na to, że nie ma prawa go wygrać. Ważny i wydaje mi się, że jakbym dzisiaj powiedział, to daje jej powiedzmy 50-50, a to jest bardzo dużo w tenisie na początku turnieju. A powiedział pan, że coś panu się nie podoba, to ten hejt, czy jeszcze no ten coś? Hejt i w ogóle... Czy jakby... na przykład coś w zespole? Ja teraz to już się nawet tam nie wypowiadam, ale szczególnie, że jak coś działa, to w ogóle nie należy tego zmieniać, bo lepsze jest wrogiem dobrego.
A jak ktoś jest numerem jeden i to w miarę działa, to w ogóle jakby dyskusja na ten temat jest po prostu bez sensu. Ale miałem na myśli ten hejt i jakby te wszystkie histeryczne reakcje po tym, jakie się zdarzy nie wygrać. No to jest absurd i tego zupełnie nie rozumiem. Co więcej, wydaje mi się, że to już jest w ogóle, w radiu jesteśmy na żywo, nie będę z tych słów używał, ale powiedzmy porąbane, że mam takie wrażenie, jakby ludzie czekali, aż ona w końcu spadnie z tego numeru jeden, czyli tam, przecież ona może mieć pół roku słabe, to nie jest tak, że jeden mecz i to nic jakby nie zmieni i że wtedy to dopiero łomot zacznie zbierać, no to jest już jakieś w ogóle wariactwo, no. Trzymamy kciuki, żeby wylać frustrację. No powiedzmy sobie, że w polskim sporcie tak zupełnie wprost w kontekście obiektywnego sukcesu sportowego, no to niestety jest tak, że jest ona, a później można się zastanawiać dopiero, kto jest. Szybko minęło, panowie, miło się rozmawia, ale też dzięki. Skończył nam się niestety. Już czas. Dziękujemy. Naszym gościem był Bogusław Leśnodorski. Wszystkiego dzięki. Dobrego. Lecę. Przemysław Paczkowski. Do usłyszenia za tydzień. Na razie.